Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W związku z dzisiejszą informacją pana premiera wskazującą, że kierowana przez Marcina P. spółka Amber Gold od wielu lat prowadziła działalność niezgodną z prawem bankowym i w efekcie dopuściła się wielomilionowych wyłudzeń oraz mając na uwadze ustawowy obowiązek zwalczania tego rodzaju działalności przez przestępcze przez podległe panu służby specjalne, proszę o odpowiedź na następujące pytania. Pytanie pierwsze. Czy podległe panu służby sporządzały jakiekolwiek opracowania na bazie uzyskiwanych informacji, niezależnie jaki był rodzaj źródła tych informacji, o działalności spółki Amber Gold? Jeśli tak, to kiedy? Proszę o podanie daty wytworzenia dokumentu oraz kto był zapoznany z treścią tych dokumentów. Pytanie numer dwa. Czy podległe panu służby sporządzały jakiekolwiek opracowania dotyczące działalności biznesowej Marcina P.? Jeśli tak, to kiedy? Proszę podać dokładne datę wytworzenia dokumentu oraz kto był zapoznany z treścią tych dokumentów. Pani marszałek, jeszcze dwa pytania. Czy w zasobach informacji zgromadzonych w służbach specjalnych znajdują się dane dotyczące Marcina P. i spółki Amber Gold? Od kiedy? Proszę podać datę wprowadzenia do bazy danych oraz która jednostka wprowadziła te informacje. Pytanie numer cztery, ostatnie. Czy i kiedy były dokonywane sprawdzenia dotyczące Marcina P. i spółki Amber Gold w niejawnych zasobach służb specjalnych, na przykład w zasobie CEZOP? I panie premierze, to nie dziękuję są pytania bardzo, o treściach, odpowiedzi o treści tajnej, więc może pan je udzielić tutaj dziękuję na forum bardzo. Sejmu. Dziękuję. Dziękuję.